W dniach od 28 do 29 marca 2014 roku w Bochni w hotelu Sutoris odbyła się gra miejska Future City Game – Miasto przyszłości, oparta na nowatorskiej metodzie konsultacji społecznych wypracowanych w Wielkiej Brytanii przez British Council. Zorganizowała ją bocheńska fundacja Salina Nova. W dwudniowych warsztatach pod hasłem Nowe Miasto Soli w centrum Bochni wzięło udział 20 uczestników gry, w tym dwójka moderatorów oraz zaproszeni goście. Gracze konkurowali w czterech zespołach – czerwonym, pomarańczowym, niebieskim i zielonym. Niebagatelną rolę podczas prac warsztatowych spełnili również eksperci, którzy zachęcali i pomagali zespołom w skonkretyzowaniu pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Bochni. W warsztatach wzięli udział dr inżynier-architekt Stanisław Leser z pracowni projektowej PANOWA z Gliwic, urbanista specjalista od rewitalizacji centrów małych miast, dr inżynier Piotr Langer, znawca salinarnych obiektów poprzemysłowych w Polsce i Europie, reprezentujący Towarzystwo Urbanistów Polskich, a także dr inżynier-architekt Katarzyna Zawada-Pęgiel z Instytutu Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej. Nie zabrakło również gości w liczbie około 20 osób, m.in. przedstawicieli Rady Miejskiej, lokalnych organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz środowiska architektów. Udział reprezentantów różnych instytucji stworzył inspirującą i twórczą atmosferę gry. Podczas oficjalnej części warsztatów z udziałem burmistrza Bochni i zaproszonych gości, prezes Fundacji Salina Nova Adam Piskur zwrócił uwagę na wysoką wartość dodaną gry jako całkowicie oddolnej inicjatywy mieszkańców i autentycznej formy konsultacji społecznych. Nadrzędnym celem gry była próba znalezienia pomysłów mogących umożliwić poprawę jakości życia i podniesienie standardów przestrzeni publicznej na obszarze śródmieścia Bochni. Motywem przewodnim pracy zespołowej było wypracowanie wspólnej wizji odnowy i rozwoju centrum Bochni w perspektywie 2030 roku. Zgodnie z metodyką projektu, praca odbywała się w grupach, w sali i w terenie. Każdy zespół miał wypracować własny scenariusz zagospodarowania zabytkowego centrum Bochni. W zadaniu tym miały im pomóc wykłady ekspertów z praktycznymi przykładami rewitalizacji małych miast oraz zwiedzanie Bochni pod kątem eksperta, doktora inżyniera-architekta Piotra Langera. Państwa zadaniem jest wymyślić jak najlepsze pomysły, które poprawią jakość życia w Bochni. Gra będzie dotyczyć obszaru 7 kwartałów salinarnych, które zostały nazwane specjalną strefą salinarną i znajdują się w śródmieściu Bochni, za wyjątkiem Kampi, który jest trochę dalej. Tak? Jest to rynek Regis, rynek potraktowany jako jeden kwartał, Regis, Sutoris, Gazaris, Floris, Bochnelis i Kampi i obszary skupione wokół tych miejsc odwołujących się do historii Bochni. Zaprezentowane pomysły zostały poddane głosowaniu mającym na celu wybranie tej koncepcji, która najlepiej spełniałaby określone wcześniej kryteria atrakcyjności, innowacyjności, możliwości realizacji, zbieżności z tożsamością salinarną miasta oraz pozyskania wsparcia przez lokalną społeczność. W głosowaniu brali udział wszyscy uczestnicy gry. Najwięcej głosów zdobył pomysł zatytułowany Miasto Otwartych Drzwi, wypracowany przez zespół Czerwonych. Celem projektu jest przekształcenie zaniedbanej obecnie przestrzeni publicznej śródmieścia Bochni w salinarną dzielnicę kreatywną, otwartą na mieszkańców, turystów, artystów i odwiedzających. Zwycięski projekt podzielony został na 3 etapy, obejmujące szczegółowe działania w perspektywie 2, 5 i 10 lat. Ten pierwszy etap, który jest pilny i konieczny do rozpoczęcia realizacji, sięga roku 2016. To jest wielka szansa dla Bochni, jaką będą Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Przewidywane jest, że na, o czym już wcześniej mówiłem, na 3 miasta, które są na tej linii autostradowej biegnącej z Krakowa, na te 3 miasta będzie trzeba rozłożyć, w tym momencie przypuszcza się, że minimum 100 tysięcy osób. 100 tysięcy młodych ludzi, którzy wtedy przyjadą, będą w Bochni, Brzesku, Tarnowie. Przypuszczamy, że największą ilość tych młodych ludzi będzie trzeba skumulować w Bochni, bo jest najbliżej Krakowa.
Zespół Czerwonych chciałby przyczynić się do podniesienia rangi Bochni w tym wydarzeniu, a przy tym wzmocnić wizerunek i markę miasta, wykorzystując w tym celu najnowsze technologie mobilne do obsługi ruchu turystycznego. Zespół jest przekonany, że młodzi turyści z całego świata przybyli do Bochni, mogliby za pomocą smartfonów i tabletów zwiedzać Bochnię, poznawać jej historię i zabytki oraz korzystać z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i komercyjnej. W tym celu zwycięska grupa proponuje stworzenie mobilnej gry turystycznej z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej typu geocaching. W tym celu grupa przygotowała wstępną koncepcję wirtualnej trasy salinarnej Via Salis, która łączyłaby wszystkie miejsca związane z przeszłością salinarną Bochni, istniejące i dawne szyby kopalniane, a także zabytki, obiekty i tereny posalinarne. W podobnej technologii w przyszłości mogłyby powstawać kolejne trasy tematyczne i gry terenowe. Podczas warsztatów został zgłoszony bardzo inspirujący, jak się wydaje, pomysł fontanny Bramy Czasu, która miałaby być zlokalizowana przy wschodniej Pierzei Rynku w sąsiedztwie Muzeum imienia Stanisława Fischera. Wejście do bramy i spływająca do wnętrza fontanny woda byłyby nawiązaniem do czasów minionych, czyli historii podziemnych złóż soli, które przez wieki stanowiły o tożsamości miasta. Woda spływałaby również na zewnątrz, co miałoby symbolizować perspektywiczne myślenie o przyszłości Bochni. W etapie drugim, w perspektywie lat 2016-2019, zaplanowano intensywną rewitalizację rynku oraz jego otoczenia. Projekt zakłada funkcjonalny podział przestrzeni rynku na strefę kawiarniano-gastronomiczną, historyczno-edukacyjną oraz strefę imprez plenerowych, w tym wydarzeń artystycznych typu performance. W tym celu zwycięski zespół postuluje zaaranżowanie wokół rynku specjalnych miejsc do siedzenia, zwiększenie nasadzenia zieleni oraz zainstalowanie efektownej iluminacji, która podkreślałaby amfiteatralny charakter tego miejsca. W ostatnim etapie, w długoterminowym horyzoncie lat 2020-2030, zaplanowano śmiały projekt zagospodarowania terenów wokół szybu Kampi. Pomysł polegałby na stworzeniu na tym terenie kompleksu basenów salinarnych wraz z stężnią solankową przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii energetycznych oraz metody desalinacji wody stosowanej w Melbourne w Australii. Motywem przewodnim kolejnej grupy, to jest zespołu Zielonych, jest przekształcenie Bochni w miasto dla ludzi, zamiast dominującego obecnie w krajobrazie miasta dla samochodów. Zespół Zielonych jest przekonany, że zasadniczym problemem Bochni jest niewydolny układ komunikacyjny, zwłaszcza na kierunku północ-południe, prowadzący przez rynek. Powoduje to zagęszczenie ruchu kołowego w centrum miasta i skutecznie eliminuje stąd obecność ludzi. Aby to zmienić, użytkownicy pojazdów, zamiast wjeżdżać w centrum, mogliby pozostawiać je na peryferiach, w specjalnie utworzonych w tym celu strefach. We wschodniej części Bochni, to jest od strony ulicy Brzeźnickiej i ulicy Świętego Urbana, powstałby dwupoziomowy parking z wieżą widokową. Byłby on zlokalizowany na obecnej dość chaotycznej parkingowni położonej na placu Bolesława Wstydliwego, tuż nad przychodnią przy ulicy Floris. Wieża widokowa na centrum miasta mogłaby stanowić replikę stojącego tu niegdyś szybu Floris. Od południowej strony miasta proponuje się przebudować istniejący parking przy ulicy Fischera na nowoczesny dwupoziomowy parking samochodowy. Jego zwieńczeniem mógłby być teraz zielony lub skatepark. Proponowany parking obsłuży ruch kołowy od strony południowej miasta, to jest Uzborni, Kurowa i okolic. Zespół Zielonych jest przekonany, że należałoby również efektownie wykorzystać parking metropolitalny typu Park and Ride, który powstanie do końca 2015 roku przy dworcu PKP w Bochni. Będzie to parking przesiadkowy dla posiadaczy samochodów udających się do Krakowa, którzy zakupią bilet na kolej metropolitalną. Parking ten mógłby być dodatkowo wykorzystany jako miejski parking buforowy dla osób przyjeżdżających do Bochni od północy, to jest od ulicy Wygoda i Proszowskiej, a także od strony zachodniej, ulicą Karosak, Schodenic i osiedla Niepodległości. W tym celu powinien być on funkcjonalnie skomunikowany z centrum miasta za pomocą miejskiego transportu publicznego, najlepiej ekologicznego, który obsługiwałby bezpłatnie z częstotliwością np. co 15 minut użytkowników samochodów korzystających z Park and Ride na zasadach komercyjnych.
Szczególnie interesująco wygląda również przygotowany przez Grupę Zielonych projekt zagospodarowania tzw. ruskiego rynku. Proponuje się wykonanie na tym terenie budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Wszechnica Bocheńska z biblioteką, mediateką, salą konferencyjno-wystawienniczą, m.in. na potrzeby Uniwersytetu III wieku, a także kawiarenką i tarasem widokowym na poziomie ostatniej kondygnacji. W obiekcie tym znajdowałby się również podziemny parking na około 50 samochodów, obsługujący Wszechnicę Bocheńską i dodatkowo ruch kołowy od ulicy Brzeźnickiej. Pozostałą przestrzeń wokół budynku proponuje się zagospodarować zorganizowaną zielenią z alejkami spacerowymi, ławkami i innymi drobnymi elementami małej architektury. Zieloni zaproponowali również utworzenie sieci wyciszonych ciągów pieszo-rowerowych dla mieszkańców wzdłuż bocheńskich potoków Babica, Storynka i Murowianka. Śmiałym pomysłem wydaje się również koncepcja odtworzenia dawnych ogrodów dominikańskich, obecnie Plac Pułaskiego, i utworzenia w tym miejscu zielonego bulwaru miejskiego. Kolejny zespół niebieskich zaproponował koncepcję pod nazwą Specjalna strefa salinarna. Członkowie zespołu zwrócili uwagę, że dzisiejsze centrum Bochni to strefa banków, aptek, hazardu i punktów z alkoholem, co pomniejsza jego atrakcyjność turystyczną i osiedleńczą. Miasto opustoszało w tej chwili, jak widać, coraz więcej jest lokali z zakładami buchmacherskimi, z hazardem, wystawy sklepów monopolowych. No tak nie powinno być. I tutaj mówię ja osobiście sprzeciw po prostu, bo to miasto za 10 lat będzie naprawdę nieciekawie, ten rynek nieciekawie będzie wyglądał. Obecnie główne miejsce recepcji turystów odwiedzających Bochnię oddalone jest od ścisłego centrum miasta i znajduje się na terenie kwartału Campi. Między innymi z tego powodu zwiedzający podziemną trasę kopalni soli spędzają tam jedynie kilka godzin i wyjeżdżają z Bochni, omijając śródmieście miasta. Zespół niebieskich zaplanował przekierowanie ruchu turystycznego do centrum podziemną trasą z szybu Campi do szybu Sutoris. Konieczne są jednak zmiany jakości przestrzeni publicznej w zabytkowym centrum miasta. Celem tych zmian jest stworzenie przyjaznej, klimatycznej strefy salinarnej dla mieszkańców i turystów, a także specjalnej strefy szans rozwojowych dla lokalnych artystów, twórców, rzemieślników i małego biznesu. Flagowym projektem Grupy Niebieskich okazała się koncepcja pod nazwą Salinarny Trakt Artystyczno-Rzemieślniczo-Kawiarniany. W tym celu zespół postuluje, aby ulica Solna od szybu Sutoris wraz z północną pierzeją rynku zostały wyłączone z ruchu kołowego. Dzięki temu mogłaby powstać strefa do stworzenia deptaka kawiarnianego oraz pasażu artystyczno-wystawienniczego w celu organizowania wystaw, jarmarków, giełd staroci i antyków oraz lokalizacji na tym obszarze sklepików z pamiątkami, wyrobami artystycznymi i produktami lokalnymi. Grupa Niebieskich postuluje przy tym rewitalizację płyty rynku oraz ekspozycję zachowanych części fundamentów istniejącego do 1874 roku ratusza miejskiego. Zespół Niebieskich zaproponował też połączenie miejskich ciągów pieszych i ścieżek rowerowych w spójny system komunikacyjny łączący miasto z Puszczą Niepołomicką. Równolegle zaplanowano rekonstrukcję Zamku Żupnego i przywrócenie świetności plantom salinarnym. W tym celu proponuje się również odsłonięcie potoku Storynka na plantach salinarnych i utworzenie tam nowej atrakcji z małym młynem wodnym. To jednak wymagałoby przeniesienia zlokalizowanego tam obecnie placu zabaw. Zespół Pomarańczowych zaproponował koncepcję spójnego komunikacyjnie pasażu spacerowego obejmującego kwartały Regis, Rynek i Sutoris pod nazwą Salle de Bohegna. Stworzenie takiego pasażu w centrum miasta zakłada całkowite wyłączenie z ruchu kołowego ulicy Solnej i Dominikańskiej, jak również pierzei północnej i wschodniej rynku. Grupa postuluje wprowadzenie na szlaku Salle de Bohegna jednolitego oznakowania poziomego dla spacerujących turystów oraz mieszkańców, np. z kolorowej kostki, które w sposób intuicyjny pełniłoby funkcję drogowskazu kierującego ruchem pieszych. Docelowo planowany szlak Salle de Bohegna łączyłby główne atrakcje turystyczne miasta: Szyb Sutoris, Muzeum imienia Stanisława Fischera, Bazylikę Świętego Mikołaja, Muzeum Motyli oraz Szyb Campi. Grupa Pomarańczowych przewidziała również odtworzenie na obszarze plant salinarnych fontanny, ponieważ atrakcje wodne przyciągają szczególnie rodziny z małymi dziećmi. Ponadto w Zamku Żupnym po jego rewitalizacji zaplanowano Muzeum Dziedzictwa Soli, szczególnie dla tych odwiedzających, którzy są w Bochni tylko przejazdem i nie mają czasu na to, aby zjechać do kopalni. Zespół Pomarańczowych jest przekonany, że na plantach powinna powstać nowa atrakcja turystyczna, czyli tężnia solankowa. Pomysł ten formułowany był wcześniej m.in. przez obecnego burmistrza Bochni.
Na zakończenie gry jej uczestnicy dostali pamiątkowe certyfikaty. Wyniki prac warsztatowych to dobry materiał do dalszej refleksji nad przyszłością naszego miasta. Wartością dodaną tej formy konsultacji społecznych jest uruchomienie potencjału marzeń i aspiracji mieszkańców Bochni oraz włączenie ich w procesy współdecydowania o przyszłości miasta. Materiały z warsztatów zostaną przekazane władzom miasta w formie raportu końcowego wraz z rekomendacjami. Mam nadzieję, że najlepsze pomysły będą miały szansę na włączenie ich w proces twórczego rozwoju Bochni. Warsztaty pod hasłem Nowe Miasto Soli to pilotażowy projekt Fundacji Salina Nowa, która opracowała tzw. mapę drogową dalszych działań, mających na celu stworzenie długofalowej, społecznej wizji rozwoju Bochni do 2030 roku. Już w połowie sierpnia bieżącego roku Fundacja rozpoczyna kolejny etap realizacji mapy drogowej w ramach projektu Bochnianie Współdecydują. Jego głównym celem jest wypracowanie urbanistycznego planu odnowy i rozwoju śródmieścia Bochni, zwanego masterplanu. Ma być on opracowany metodami partycypacyjnymi we współpracy z samorządem miasta, sektorem obywatelskim i prywatnym. Jeden z flagowych projektów masterplanu ma być wprowadzony w życie zaraz po jego przyjęciu przez Radę Miejską oraz uchwaleniu stosownych zmian w studium uwarunkowań i miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia.